Cenne właściwości zielonej herbaty są dobrze znane większości osób. Jej składniki odgrywają istotną rolę w zapobieganiu powstawania nowotworów, zmniejszają również stres, dodają energii i spowalniają starzenie się organizmu. Szczególnie często zaleca się picie zielonej herbaty zamiast kawy. Niestety, rzadko wspomina się o przeciwwskazaniach do picia tego napoju. Co za dużo to niezdrowo. Zbyt częste picie zielonej herbaty obciąża pracę nerek. Dodatkowo wypłukujemy wtedy niezbędne mikroelementy z organizmu. Sprzyja również niedoborom potasu oraz witaminy B1, a co najważniejsze, upośledza wchłanianie żelaza. Dla osób, które nie odżywiają się w prawidłowy sposób, picie zielonej herbaty może przynieść więcej szkód niż pożytku. Uszkodzenie nerek i wątroby. Niezwykle cenne polifenole zawarte w zielonej herbacie, które czynią ją tak zdrową, mogą obrócić się przeciwko nam. Picie zielonej herbaty wspomaga pracę nerek i wątroby. Jednak picie zbyt dużej ilości tego napoju prowadzi do uszkodzenia tych narządów. Osoby z niewydolnością nerek powinny skonsultować się z lekarzem, zanim zaczną sięgać po tę herbatę. Warto tutaj zaznaczyć, że zbyt duża ilość to naprawdę duża ilość. Otóż nie powinniśmy przekraczać 10 filiżanek zielonej herbaty na dobę. Niedobór żelaza. Zielona herbata, tak jak czarna, upośledzają wchłanianie żelaza, co miłośników tego napoju może doprowadzić do anemii. Warto pić zieloną herbatę, ale przynajmniej godzinę po posiłku. W innym przypadku żelazo z jedzenia nie wchłonie się w organizmie. Wypłukiwanie mikroelementów. Osoby, które w ciągu dnia piją tylko zieloną herbatę, czasem nawet 2-3 litry, muszą liczyć się z tym, że doprowadzi to do wypłukiwania witamin i minerałów z organizmu. Zielona herbata jest moczopędna. Jeśli będziemy pić jej bardzo dużo, a przy tym nie będziemy dbać o zbilansowaną dietę oraz suplementację, możemy na tym więcej stracić niż zyskać. Problemy ze snem. Zielona herbata jest mocno pobudzająca, jeśli zaparzymy ją w odpowiedni sposób. Wiele osób jednak nie stosuje się do temperatury wody i czasu parzenia, przez co nie mogą określić, czy napar będzie relaksujący, czy pobudzający. Wypicie zielonej herbaty wieczorem może więc spowodować spore problemy ze snem. Nie zaleca się więc picia jej w godzinach wieczornych, szczególnie jeśli już występują jakieś problemy z zasypianiem. Zielona herbata plus leki. Jeśli przyjmujesz jakieś leki, lepiej zrezygnuj na ten czas z zielonej herbaty. Możesz też skonsultować się z lekarzem i zapytać o ewentualne skutki. Ciąża. Zielona herbata w niewielkiej ilości może być spożywana przez kobiety w ciąży. Jednak większe ilości mogą być szkodliwe.
Główną wadą tego napoju jest zawartość kofeiny, której spożywanie odradza się kobietom w ciąży. Nadmiar zielonej herbaty może również zmniejszać wchłanianie kwasu foliowego. Warto jednak po zieloną herbatę sięgać będąc w ciąży, ale nie przekraczać 1 do 2 filiżanek delikatnego naparu dziennie.